Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy od swego pana, ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować. Nie mówię o was wszystkich, ja wiem, których wybrałem. Lecz potrzeba, aby się wypełniło pismo: kto ze mną spożywa chleb, ten podniósł na mnie swoją piętę. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, którego ja poślę, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. To powiedziawszy, Jezus doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. To bardzo piękny obraz, bo rzeczywiście można dopatrzeć się tutaj metafory Kościoła, który jest ciągle ten sam, chociaż nie taki sam. Jak to możliwe, że mając 12 uczniów w swoim kręgu, formując ich przez kilka lat, no za 3 lata zapewne, wśród tych 12 uczniów pojawił się jeden, który w tym momencie kluczowym, ostatecznym Jezusa faktycznie zdradził, mówię o Judaszu. I Ewangelie wskazują taki bardzo prosty motyw, w zasadzie tutaj się wszystkie zgadzają, że tym motywem była chciwość. To znaczy Judasz był tym, który dzierżył, czy zajmował się dzierżył skarbonę, czyli zajmował się finansami uczniów. No i widząc, że może zarobić na... Znaczy wiedząc o tym, że arcykapłani i władze żydowskie postanowiły Jezusa zgładzić, sam się do nich zgłosił, zarobił za tym pieniądze. Taki bardzo prosty, bym powiedział wręcz prostacki motyw, wydać swojego mistrza, z którym się było przez tyle lat, za 30 srebrników. I dlatego od wieków wszyscy się zastanawiali, no, czy to jest wystarczający motyw, czy za tym nie kryją się jakieś inne możliwe dopowiedzenia. No i jedna z teorii mówiła o tym, że Judasz chciał w ten sposób wymusić na Chrystusie objawienie tej swojej mesjańskości, którą on sobie oczywiście inaczej wyobrażał, czyli nie jako mesjańskość na śmierci. Inni mówili wręcz odwrotnie, że Judasz stracił wiarę w Chrystusa jako Mesjasza i że to wydanie było tylko taką formą rozpaczy, to znaczy w pewnym momencie, nie wiadomo dokładnie w którym, ale uznał, że to nie jest ten zapowiadany Mesjasz, ten zapowiadany prorok i z tej rozpaczy poszedł do kapłanów, do władz żydowskich i wydał Pana Jezusa. Czy któraś z tych teorii do księdza przemawia i czy w ogóle istnieje jakakolwiek możliwość wyjaśnienia, jak to się właściwie stało, że Judasz tej zdrady dokonał? Mnie to specjalnie nie zaskakuje, dlatego że mając do czynienia z ludźmi, przecież żyjąc dostatecznie długo, to doskonale wiem, że granica pomiędzy dobrem i złem nie przebiega pomiędzy ludźmi, nie polega na tym, że jedni są dobrzy, a drudzy są źli. Granica między dobrem i złem przebiega w każdym człowieku. I czasami ta granica staje się widoczna, albo czasami nawet ten, który jest dobry albo ma się za dobrego,
posuwa się do kroków, czy posuwa się do takich wyborów życiowych, które z tymi jego deklaracjami albo z jego dotychczasowym sposobem życia nie mają nic wspólnego. To, że spośród 12 apostołów jeden w cudzysłowie się wykruszył, to można tylko snując te rozmaite historie wirtualne pytać, a co by było, gdyby wykruszyło się 6 albo 9 albo i tak dalej. Otóż odpowiedź na to, dlaczego do tego doszło, ta, która ma na względzie jego domniemaną chciwość, to pamiętajmy, że człowiek chciwy zazwyczaj ma większe ambicje niż 30 srebrników. Srebrnikiem nazywano pieniądz, który wtedy był w użyciu. To był grecki pieniądz, drachma. I to była równowartość, zapłata za jeden dzień pracy. 30 srebrników to była miesięczna pensja. Czy Judasz był... To umiarkowany dosyć zysk. Umiarkowany zysk. Z całą pewnością człowiek chciwy ma znacznie większe ambicje. I gdyby Judasz rzeczywiście chciał zrobić majątek, to jedna miesięczna pensja 30 srebrników nie jest czymś takim, powiedzmy, wygórowanym. Wydaje mi się, że chciwość tutaj nie mogła wchodzić w rachubę. Ja patrzę na Judasza nie z perspektywy tego, jak doszło do zdradzenia Jezusa, bo tutaj właściwie dobrej odpowiedzi nie ma, tylko co wydarzyło się później z tej perspektywy ex post, bo ona też mówi nam o Judaszu, mówi nam więcej o Judaszu po tym, co stało się tutaj w Ogrodzie Oliwnym, niż to wszystko, o czym Ewangelie opowiadają o nim wcześniej. Otóż Ewangelie mówią, że gdy Judasz zobaczył, że Jezus został pojmany i że odbywa się nad nim sąd, proces i że jest poniewierany i że jest wzgardzony, upokorzony i że to wszystko doprowadza do śmierci Jezusa, to Judasz wrócił do arcykapłanów i wyznał: zgrzeszyłem, wydając krew sprawiedliwego. Rzucił pieniądze. Za chwilę. Najpierw słowa. Zgrzeszyłem. Widać wyraźnie jego głębokie duchowe poruszenie. On jest na drodze nawrócenia. On jest, można by powiedzieć, posunął się dalej niż Piotr, który siedząc przy ognisku na widok Jezusa gorzko zapłakał. Natomiast Judasz znalazł się na drodze nawrócenia. Żal za grzechy, wyznanie grzechu, zgrzeszyłem. I słyszy co w odpowiedzi? W odpowiedzi słyszy: a co nas to obchodzi? To twoja sprawa. Otóż jego wola nawrócenia uświadamia mu poczucie absolutnej samotności. Odszedł od tych, którym towarzyszył Jezusowi, któremu towarzyszył przez 3 lata, ale okazuje się, że ci, z którymi przelotnie się związał, absolutnie nie chcą mieć z nim nic wspólnego. Ja myślę, że w tej sytuacji ukazuje się coś w ogóle z losu samobójców, czy tych, którzy podejmują decyzję o samobójstwie. Mianowicie przeżywają coś trudnego, przeżywają depresję albo przeżywają wolę nawrócenia. Szukają ratunku dla siebie, szukają akceptacji, szukają przyjęcia. Spotykają się z odmową, z obojętnością. I wtedy jest samotność. I rozpacz. Tak, a właśnie siostrą samotności jest rozpacz. I rozpacz popycha człowieka do tego, co najgorsze. I dopiero wtedy, po tym usłyszeniu, co nas to obchodzi, Judasz rzuca te pieniądze, czyli nie wydał jeszcze ani jednego srebrnika, poszedł
i powiesił się na polu Hakeldama, które znajduje się po południowej stronie Jerozolimy i do dzisiaj jest pokazywane, dlatego że w IV-V wieku zbudowano tam, zbudowano to za duże słowo, ale zrobiono taki nazwijmy to umownie szpital, ale to nie był szpital, tylko takie miejsce, gdzie przechowywano, bo chyba nie ma lepszego pojęcia, psychicznie chorych i tam dopełniali swojego życia, więc dość dobrze znamy to umiejscowienie tego pola Hakeldama. I patrząc z tej perspektywy, z perspektywy tego, co wydarzyło się później, to znaczy po wydaniu Jezusa, myślę, że trzeba szukać jakichś głębokich przyczyn, dla których Judasz jednak Jezusa zdradził. Może być tak, że widząc wiele tych cudów, wiele tych znaków, swoiście się do nich przyzwyczaił, tak jak człowiek może przyzwyczaić się do wszystkiego, co jest w jakiś sposób odbiega od normy, pomyślał sobie tak, że a może poddamy Jezusa jakiemuś testowi. Ale i tak sobie poradzi, i tak sobie da radę, i tak wyjdzie z tego zwycięsko. Ale to by znaczyło, że Judasz albo nie znał, albo nie wziął sobie do serca tych słów, które Jezus wypowiedział zaraz po wyznaniu Piotra, a teraz idziemy do Jerozolimy, tam Syn Człowieczy zostanie wydany i tak dalej. Otóż może Judasz nie odniósł tego do siebie, a może miał jakiś osobisty żal do Jezusa? No, mówi się o tym, mówię tutaj oczywiście o badaniach historyków, że on był jedynym Judejczykiem w gronie uczniów Jezusa. Pozostali uczniowie pochodzili z Galilei. To by sugerowało, że na przykład był, nie wiem, jakoś inaczej. To jest oczywiście pytanie, na ile te napięcia między Judejczykiem ówczesnym, prawda, a Galilejczykiem były realne, na ile nie. No, późniejszy Talmud wspomina o tym, że Galilejczyków traktowano z góry, ale to nie tłumaczyłoby chyba tego, że akurat Judasz, który przez te lata był w tym samym gronie, nagle z tego powodu nagle miałby poczuć się jakoś tam, nie wiem, wobcowany i gorzej traktowany. To chyba jest za słaby motyw, tak mi się wydaje, żeby to tłumaczyć. Znaczy, nigdzie na kartach Ewangelii nie ma, że Judasz był Judejczykiem. To są tylko domysły. Są domysły oczywiście historyczne, prawda, że z Kariotu, więc Kariot, miejscowość w Judei, prawda, no w ten sposób tylko próbowano, że też znaleźć, bo tak mówię, to jest tajemnica, dlaczego on to zrobił, tak? Tak, ale wracając na chwilę do tych wyobrażeń o Judaszu, to troszeczkę uprzedza to spojrzenie, że Judasz miał pochodzić z Judei, zresztą lokalizacja tego domniemanego Kariotu jest w ogóle nieznana i tylko mówi się, że to było na terenie Judei, ale jak się mówi o tym w Europie, to brzmi może i wiarygodnie, ale jak się przyjedzie tutaj, to chciałoby się to znaleźć, a tu nie ma nic, co by wskazywało na Kariot Judei. Więc natomiast ten motyw został pociągnięty później w ikonografii, że Judasz zawsze wyróżniał się wśród apostołów. I proszę zwrócić uwagę, że w ikonografii, na obrazach przedstawiających choćby Ostatnią Wieczerzę, albo na obrazach przedstawiających w ogóle apostołów z Jezusem, Judasz jest ubrany zawsze jak? Na żółto. Na żółto i ma taki ciemny... Na żółto, bo to był w średniowieczu wyznacznik, jeżeli tak można powiedzieć, Żyda, prawda? I już wtedy utożsamiono Judasza z Żydami, Żydów z Judaszem i bardziej w takiej konwencji Żydzi stali się narodem Judasza niż narodem Jezusa. I właśnie Judasz był przedstawiany od samego początku inaczej i właśnie w tych żółtych barwach występował już na długo przed tą zdradą. Czyli przypisano mu złe intencje od samego początku, tak jak te złe intencje były przez część chrześcijan przepisywane w rozmaitych resentymentach właśnie
właśnie Żydom. Ale dlaczego mówiłem o tym żalu do Jezusa? Może nie tyle nie gniewie, nie tyle uprzedzenia, ale żalu. Otóż zwróćmy uwagę, że Jezus w swoim życiu preferował Piotra, Jakuba i Jana. I to wyraźnie widać. Scena przemienienia na górze Tabor. Piotr, Jakub i Jan w Ogrodzie Oliwnym wziął ze sobą trzech, by mu blisko towarzyszyli Piotr, Jakub i Jan. Można się zasadnie domyślać, że we wielu wcześniejszych miejscach Piotr, Jakub i Jan. Może Judasz miał jakieś ambicje, które nie zostały spełnione. Może zawiść, rozumiem, tak? Tak, ale to zawiść dotyczyła pozostałych apostołów, tych wyróżnianych. Może jakiś żal do Jezusa, ale mi się wydaje, że też to nie wystarczy. Tak czy inaczej, Judasz stał się ogniwem w Bożym planie zbawienia. Przy Judaszu warto wspomnieć o tym, no bo mówiąc o zdradzie, trzeba też opisać, no co dokładnie, znaczy czego ta zdrada konkretnie dotyczyła. No to konkretnie ta zdrada dotyczyła tego, że władze żydowskie nie wiedziały, gdzie dokładnie spotyka się ze swoimi uczniami Pan Jezus, a Judasz, wiedząc wcześniej, mógł ich doprowadzić tutaj do tego miejsca, gdzie się znajdujemy poniekąd, czyli do Getsemani. I co więcej, tak jak to opisują Ewangelie, a to była noc, nie tak jak teraz jesteśmy w środku dnia, więc to też był czas, kiedy nie było elektryczności, nie było światła i tak dalej, więc ciemności były nieporównanie większe, kiedy noc zapadała niż obecnie, mógł wskazać z tego grona, które się znajdowało, gdzie konkretnie jest Pan Jezus, co pozwoliło go aresztować, prawda? To jest ta istota zdrady, czyli doprowadzenie na miejsce, gdzie Pan Jezus by przebywał z uczniami i wskazanie Jego z grona pozostałych tych, którzy tam przebywali. Tu jeszcze jest też wątek, bo ksiądz parę razy wspomniał o tych słowach, a teraz idziemy do Jerozolimy po tym wyznaniu świętego Piotra, ale jest przecież tak, że w Ewangeliach ta zapowiedź męki pojawia się 3 razy tak naprawdę, ona się pojawia i więcej, ale 3 razy bardzo wyraźnie we wszystkich 3, czyli uczniowie, którzy byli przy Panu Jezusie, najwyraźniej to też jest właśnie pytanie, co oni, no, jak oni odbierali te słowa, mówiąc o męce, o tym, że trzeba, żeby Syn Człowieczy został wydany w ręce arcykapłanów i starszych, żeby umarł, tak jakby nie przyjmowali do wiadomości tego, że tak to się ma stać i tego planu Bożego, o którym tutaj mówimy, czyli planu polegającego na tym, że Jezus oddaje życie swoje za innych, było to dla nich przynajmniej bardzo długo czymś nie do przyjęcia właściwie. Jeszcze jest ta słynna rozmowa dwóch braci, czyli Jakuba i Jana, kiedy już mamy ten ostatni okres tuż przed wydaniem Pana Jezusa i oni się spierają o to, kto będzie tam zajmował wyższe stanowisko, a ich matka właśnie prosi Pana Jezusa o to, prawda, żeby ich pozycja była odpowiednio silna w tym królestwie, które sobie wyobrażają. Tak, były 3 zapowiedzi według ewangelistów, prawda? 3 zapowiedzi. Ja myślę, że mamy tutaj pewną schematyzację tych zapowiedzi, dlatego że wygląda na to, że Pan Jezus mówił o tym znacznie częściej. Być może trzeba było to przypominać bardzo często, ale przyjmowano to albo z niedowierzaniem, albo ze sprzeciwem, albo z pewną obojętnością. Skoro powtórzył raz, drugi, trzeci i piąty, to do wszystkiego można się przyzwyczaić, prawda? I do sytuacji choroby, która nas czeka, albo cierpień, które nas czekają, można do nich teoretycznie przywyknąć, a dopiero później sama ta sytuacja weryfikuje właściwą postawę, właściwe nastawienie. Więc rzeczywiście ten sprzeciw wobec tego oczekiwanego losu Jezusa był, ale jedno jest bardzo ważne i to nie może umknąć naszej uwagi, że oni pamiętali o tych zapowiedziach, że te zapowiedzi zostały utrwalone na kartach Ewangelii już później z perspektywy po męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Oni przypominali sobie to, co przeżywali, bo dopiero wtedy po zmartwychwstaniu
odsłonił im się sens, znaczenie tego, co przeżywali. Wcześniej tego nie rozumieli. Tak bywa w naszym życiu, że coś słyszymy, o czymś się dowiadujemy, o czymś rozmawiamy, natomiast dopiero coś takiego radykalnie nowego odsłania znaczenie tego, co przeżyliśmy. I myślę, że to jest w Ewangeliach bardzo dobrze widoczne, że oni tego nie pominęli, oni tego nie przemilczeli, tylko dali wyraz temu, co się rzeczywiście za życia Jezusa wydarzyło. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. My dzisiaj z perspektywy 2000 lat patrzymy na to, co zostało opisane w Ewangeliach, jako rzecz, która musiała się w pewien sposób tak wydarzyć. Pisze o tym bardzo dobrze niemiecki teolog Romano Guardini w takiej książce Pan. I stawia takie pytanie, a co by było, gdyby było inaczej? Gdyby na przykład Żydzi, albo przynajmniej najważniejsi Żydzi, wtedy w Pana Jezusa uwierzyli. I czy ta historia mogła się, krótko mówiąc, potoczyć inaczej? Czy mogło być tak, że po tym wystąpieniu, najpierw w Galilei, a później w Judei, Pan Jezus zostałby przyjęty jako ten prawdziwy Mesjasz, zgodnie z tym, co o sobie mówił? Dlaczego tak się nie stało? Dlaczego, zdaniem księdza, używając języka świeckiego, ta historia zakończyła się tragicznie? Oczywiście ona się nie zakończyła tragicznie w sensie teologicznym czy religijnym, ale po ludzku patrząc, dlaczego misja Pana Jezusa skończyła się na krzyżu? I dlaczego Żydzi w Niego, mówią tutaj oczywiście o Żydach, można powiedzieć o tych różnych grupach religijnych, ale jednak nie uwierzyli, nie przyjęli Go? Postawił Pan dwa pytania. Jedno, dlaczego znacząca część Żydów nie przyjęła Jezusa? I to jest pierwsze pytanie. A drugie, co by było, gdyby wszyscy Żydzi przyjęli Jezusa? Zacznijmy od tego drugiego. To jest pisanie historii wirtualnej i ono jest w naszych czasach modne, bo rzeczywiście pisze się historię typu, co by było, gdyby Ameryka nadal nie została odkryta, co by było, gdyby nie wybuchła II wojna światowa i tak dalej. Polska wygrała z Niemcami na przykład. To jest ulubiony motyw wszystkich możliwych opowieści. Więc i co by było, gdyby wszyscy Żydzi przyjęli Jezusa? Odpowiedź jest dość złożona, bo gdyby wszyscy Żydzi przyjęli Jezusa, a Jezus, wiara w Niego, nie wyszłaby poza ramy świata żydowskiego, no to po prostu wiara w Jezusa Chrystusa byłaby tylko specyfiką Żydów, a cała ogromna większość świata zostałaby pozostawiona pod tym względem sama sobie. Więc można by na to pytanie odpowiedzieć inaczej. A co by było, gdyby wszyscy Żydzi przyjęli Jezusa, wyznali Jezusa i gdyby mieli taki dynamizm misyjny, który by z nich uczynił świadków i głosicieli Jezusa? Wtedy być może znacznie większe połacie świata zostałyby ogarnięte, przesycone i pozyskane dla Ewangelii. Mówimy być może, dlatego że jakby to wyglądało w rzeczywistości, tego tak naprawdę nie wiemy, nigdy nie będziemy wiedzieli. Natomiast dlaczego Żydzi nie przyjęli Jezusa? Znów to pytanie trzeba doprecyzować. Dlaczego część Żydów, znacząca część Żydów nie przyjęła Jezusa? Dlatego, że nie można pytać, dlaczego wszyscy, bo przecież byli Żydzi, którzy Go uznali, którzy Go przyjęli. Jego uczniowie, prawda? Pierwsza, która Go przyjęła, która Go wyznała, to była Jego matka, Najświętsza Maria Panna. Jak Jan Paweł II powiedział w 79 roku,
przebywając w sanktuarium w Efezie, Meriemana, na wzgórzu Słowików, to w niej, w Maryi, dokonało się przejście od nadziei żydowskiej do nadziei chrześcijańskiej. Ona w pewnym sensie była pierwszą chrześcijanką, wyprzedzając jeszcze zesłanie Ducha Świętego. To w Wieczerniku, dlatego że zesłanie Ducha Świętego dokonało się w niej. Ona go doświadczyła i stała się Matką Syna Bożego. Ona była pierwszą, która uwierzyła w tej chronologii, jeżeli można powiedzieć, drugim, który został wprowadzony w tajemnicę tego, kim jest Jezus, a dokładnie kim jest ten, który ma przyjść na świat, był Józef, mąż Maryi. I potem to grono stopniowo się powiększa. Na ile i jaką oni mieli świadomość tego, kogo wyznają, to już osobna sprawa, ale to był starzec Symon i Anna. To byli pasterze, którzy ze zdziwieniem patrzyli w Betlejem na to, co się dzieje. No a później to grono najbliższych uczniów, apostołów pozyskanych przez Jezusa, a także grono kobiet, które mu towarzyszyło i pozostały mu wierne, aż po krzyż i aż po zmartwychwstanie. Więc to grono było zawsze nieliczne i za życia Jezusa ono nie było tak bardzo liczne, ale i przyjęcie Jezusa, to znaczy wyznanie Jezusa, nie było sprawą łatwą. Nad tą tajemnicą tego braku uznania Jezusa zastanawiał się Jan Paweł II. I myślę, że przedstawił nam bardzo ciekawą, bardzo ważną, bardzo interesującą odpowiedź, którą zawarł w rozmowie z Vittorio Messarim w książce Przekroczyć próg nadziei. Otóż zastanawiając się nad osobą, nad tożsamością Jezusa, zastanawiał się w gruncie rzeczy nad tajemnicą wcielenia Syna Bożego. Otóż rozważał to mniej więcej tak. Żydzi czekali na Mesjasza, wyobrażali go sobie, pragnęli go, ale jednocześnie wiązali z nim pewne nadzieje i pewne wyobrażenia, które zawsze wiązali z Bogiem, że Bóg jest kimś pełnym majestatu, pełnym mocy, kimś nieosiągalnym dla człowieka. I kiedy zobaczyli Jezusa, poczynając już, jak mówiliśmy, od Nazaretu, a nawet wcześniej, ale Nazaret i cała ta publiczna działalność, to ta działalność Jezusa była pełna mocy, to prawda, ale mocy duchowej, która czasami znajdowała przełożenie również na moc fizyczną, ale z drugiej strony patrzono na człowieka, który je, który pije, który śpi, który jest zmęczony, czasami który się denerwuje, bo przecież i to było. Który się wzrusza, płacze, się wzrusza, płacze. A potem patrzono na człowieka, którego pojmano, związano, nałożono mu na głowę koronę z cierni, którego upokarzano, na którego pluto, patrzono na niego, to nie może być Bóg. To nie przystaje do naszych wyobrażeń Boga, do naszego pojęcia Boga. Bóg może być tylko pełen majestatu, a nie tak, żeby pozwalał na siebie pluć, żeby pozwalał sobą pogardzać. I Jan Paweł II dodał, ten wielki protest nazywa się najpierw synagogą, a potem islamem. Jedni i drudzy nie mogą przyjąć Boga, który jest tak bardzo ludzki. I to jest istota całej tej sprawy. To jest nie tylko sprzeciw, to jest w pewnym sensie nie tylko sprzeciw wobec Jezusa jako człowieka, to jest sprzeciw wobec Boga. Nie możesz aż tak się poniżać, nie możesz wejść w nasz świat, by stać się jego częścią. To po prostu niemożliwe. I myślę, że to jest to spojrzenie, ta odpowiedź wyjaśnia najgłębiej i najlepiej. Ta sama odpowiedź oczywiście w pierwszej formie została przekazana przez świętego Pawła w liście do Koryntian, kiedy on wspomina, że my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest skandalem dla Żydów i głupotą dla Greków. To bycie skandalem to jest właśnie dokładnie to, czyli niemożność przyjęcia tego, że Bóg tak bardzo się uniżył, że stał się człowiekiem. Idziemy! Dawaj!
Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa: nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw Tobie? Lecz on milczał i nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał go ponownie: czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego? Jezus odpowiedział: ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi. Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo, cóż wam się zdaje? Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci. I niektórzy zaczęli pluć na niego. Zakrywali mu twarz, policzkowali go i mówili: prorokuj. Także słudzy bili go pięściami po twarzy. To jest oczywiście cała wielka debata, która toczy się bez końca na temat tego, na czym dokładnie bluźnierstwo Pana Jezusa polegało. No bo jeśli on by się uznał tylko za Mesjasza, to samo w sobie bycie Mesjaszem nie jest bluźnierstwem, prawda? Natomiast Pan Jezus odpowiedział nie tylko jam jest, czyli te słowa, które ksiądz cytował, ale również zacytował później: odtąd ujrzycie Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach i zasiadającego po prawicy Ojca. To jest z kolei cytat złożony z dwóch cytatów z właśnie 7 rozdziału Daniela, proroka Daniela, i z psalmu 110, które to oba cytaty wskazują na tą boską godność Chrystusa i w tym sensie, w sposób popisowy, tłumaczyłyby, w jaki sposób i dlaczego arcykapłan dostrzegł w tym wyznaniu formę bluźnierstwa, tak? Czyli zajęcia miejsca równego Bogu, i tłumaczyłyby tą gwałtowną reakcję i powszechność skazania przez cały Sanhedryn. I być może tłumaczyłyby też jeden bardzo ciekawy fakt, jak to się stało, że Pan Jezus, który jednak wcześniej, jeszcze całkiem niedawno, wjeżdżając do Jerozolimy, spotykał się ze znaczącym uznaniem, z tymi głosami Hosanna synowi Dawidowemu, po tym jak Sanhedryn wydał wyrok, no w zasadzie nie widać, czy znikają jego poplecznicy, tak? Uczniowie uciekają, a głos ludu milknie. Albo nie tylko milknie, tylko opowiada się po stronie Barabasza. Wróćmy do początku tego pytania. To, czego nie rozumieją współcześni komentatorzy, zwłaszcza ci, którzy nie mają takiego sensu, takiego wyczucia żydowskiego sposobu rozumienia tych spraw, to doskonale rozumiał arcykapłan. Dlatego, że dialog, rozmowa toczy się w pewnym momencie między arcykapłanem i Jezusem. Pytanie, które stawia arcykapłan, stawia Jezusowi. I chce, i odpowiedź na to pytanie musiała być bardzo wyrazista. Przypomnę to pytanie: a tam Maszyjach? Ben Baruch? To jest pytanie. Jesteś Mesjaszem? Synem Błogosławionego? Jezus nie poprzestał tylko na objawieniu swojej mesjańskiej godności. Bo rzeczywiście były rozmaite koncepcje Mesjasza, rozmaite pojęcia Mesjasza, i Jezus nie wpisuje się w żadną z nich. Odpowiada słowami, które są powtórzeniem samoobjawienia się Boga z Synaju. Mojżesz zapytał: jakie jest Twoje imię? Moje imię jest Ja Jestem. A ta Maszyjach, Ben Baruch? Odpowiedź taka sama, jaką Mojżesz usłyszał na Synaju. Ja jestem. A więc Mesjaszem, tak. Ale mamy tutaj to dopowiedzenie, w którym wyraża się wyznanie boskiej godności. I można by powiedzieć, że być może arcykapłan się tego nie spodziewał. Albo jeżeli docierały do niego głosy, że Jezus
przypisuje sobie taką mesjańską godność, teraz usłyszał to na własne uszy, że oto ten stojący przed nim człowiek, związany i bezradny, że on uzurpuje sobie, w oczach arcykapłana, uzurpuje sobie tożsamość boską, że jest Bogiem. I natychmiast zareagował tak, jak nakazywał mu jego urząd, jak nakazywało mu jego rozeznanie. Zbluźnił. To było bluźnierstwo, prawda? Bluźnierstwo, które jest wpisane w Księgę Powtórzonego Prawa, że każdy, kto by próbował sobie uzurpować jakiekolwiek, naśladować Boga, prawda, czy przypisywać sobie boskie prerogatywy, musi umrzeć śmiercią. Śmiercią umrze. Mot tamut, tak to brzmi po hebrajsku, bardzo dosadnie. I arcykapłan dodaje, na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Po co tu mówić więcej? Mamy bluźnierstwo. Co wam się wydaje? Co słyszeliście? A wszyscy zawołali, winien jest śmierć. To wszystko jest perspektywa religijna. Tutaj nie ma miejsca na politykę, ani nie ma potrzeby polityki, bo Jezus w oczach arcykapłana posunął się zdecydowanie za daleko. To znaczy, przypisując sobie tę właśnie te boskie przywileje, boską tożsamość, dopuścił się bluźnierstwa. Takie było przekonanie arcykapłana, prawda? Dlaczego tak wielu Żydów nie uznało Jezusa, prawda? Dlaczego nie przeszło, nie przekroczyło, jak określił to Jan Paweł II, progu wiary w Niego? Dlaczego arcykapłan nie przyjął tego stwierdzenia tak, tego powiedzmy tych słów Jezusa tak, jak Jezus chciałby, żeby tak się stało? To jest właśnie, to jest zasadnicze pytanie. I ponieważ Żydzi nie mieli władzy wykonywania wyroków śmierci, mogli te wyroki wydawać, ale egzekwowanie, władza wykonawcza należała do Rzymian, to Jezus zostanie zaprowadzony przed namiestnika rzymskiego, ale tam nie można go było, tego namiestnika, wprowadzać w te żydowskie spory co do mesjaństwa. Tam się musiał odbyć proces polityczny. Musiał się odbyć proces polityczny i tam przedstawiono Jezusa jako króla żydowskiego. Ale nawet tam, bardzo to jest bardzo ciekawe, jest potwierdzenie w jednej z wypowiedzi przytaczanych przez świętego Jana właśnie władz żydowskich, które oskarżają Pana Jezusa, które potwierdza z kolei to wszystko, o czym teraz żeśmy mówili, czyli to, co przekazały tak zwane Ewangelie synoptyczne. Mianowicie, kiedy Piłat mówi władzom żydowskim, weźcie i osądźcie go sami, i wtedy pada ta odpowiedź, zgodnie z naszym prawem winien jest śmierci. Nam nie wolno nikogo zabić. Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić, lecz nie znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko niemu, ale świadectwa te nie były zgodne. A niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw niemu. Myśmy słyszeli, jak on mówił, ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu 3 dni zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony. Lecz i w tym ich świadectwo nie było zgodne. Co do przebiegu samego procesu Pana Jezusa, rozmawialiśmy o tym, jak wyglądała rozmowa, czy to ostatecznie przesłuchanie prowadzone przez Kajfasza i ta końcowa rozmowa. Ale jest jeden element, o którym żeśmy nie wspomnieli. Otóż do tego przesłuchania przez Kajfasza dochodzi po tym, jak trwa
proces, pojawiają się świadkowie, których zeznania są sprzeczne, tak jak pokazują to ewangeliści, ponieważ świadkowie skupiają się głównie na tym, na zarzucie mówiącym o tym, że Chrystus rzekomo miał zniszczyć świątynię. Święty Mateusz mówi wprost o fałszywych świadkach, święty Marek po prostu mówi o świadkach, ale wskazują jeden i drugi i również Łukasz wskazują na to, że ich opinie czy ich zeznania były sprzeczne. No i pojawia się oczywiście pytanie, no, czy ci, skąd się wzięli ci świadkowie w nocy, w środku nocy, czy oni byli wcześniej przygotowani po to, żeby właśnie obciążyć Pana Jezusa. No i dlaczego, jeśli ci świadkowie byli wcześniej przygotowani i rzecz dotyczyła tej wypowiedzi, dlaczego nie udało im się uzgodnić wcześniej tych zeznań? I jeszcze jedno pytanie też historycznie ciekawe. Czy i dlaczego nie pojawili się żadni świadkowie obrony, co teoretycznie powinno czy mogłoby mieć miejsce? Proces Jezusa przed Sanhedrynem wywołuje bardzo dużo pytań, ale na wszystkie te pytania można znaleźć znów zupełnie racjonalną odpowiedź. Takie pierwsze podstawowe pytanie, czy zarzut ze strony niektórych tych tak zwanych liberalnych krytyków polega na tym, twierdzi, że proces nie mógł się w ogóle odbyć wieczorem, dlatego że wieczorem Sanhedryn nie obradował, że to nie przystaje do przepisów, które są w Misznie na ten temat. Tylko że Miszna pochodzi z około roku 200 do 220 po Chrystusie. W Misznie mamy nie tylko zapis aktualnego wtedy prawa żydowskiego, tylko mamy również, musimy mieć świadomość tego, że w ciągu tych 200 lat prawie to prawo uległo pewnym przeobrażeniom, pewnej konkretyzacji. Natomiast odpowiadając na to, można odpowiedzieć tak. Czy powiedzmy dalej, jeżeli chodzi o procedury tego, że powinni przecież być świadkowie obrony, powinni być ci, którzy oskarżają, ich oskarżenia powinny być spójne. Wszystko to powinno być. Tak samo powinien być od momentu wydania wyroku śmierci, powinien minąć dzień, żeby był czas i tak dalej. No, cały ten zestaw tych argumentów w oparciu o Misznę przytaczanych przeciwko temu procesowi. Ale to byłoby coś takiego. Znów analogia jest może trochę ułomna, ale część oddaje tego, o co chodzi. Gdybyśmy próbowali zweryfikować porwanie i śmierć księdza Jerzego Popiełuszki na podstawie regulaminów obowiązujących Milicję Obywatelską. Otóż w regulaminach Milicji Obywatelskiej nie znajdziemy nic, że trzeba człowieka porwać, że trzeba go wrzucić do bagażnika, że drugiego jego ewentualnie kolegę czy wspólnika trzeba również zabezpieczyć. W razie nieudanej, prawda, całej próby porwania, bo jeden zbiegł, to tego trzeba się pozbyć. Trzeba dlatego mieć gotowe kamienie w bagażniku, trzeba zawieźć człowieka nad rzekę. Tego w regulaminach nie ma. Skoro nie ma, no to nie było. To nie było. No. To jest właśnie tak zwany szalony legalizm, który sprawia... Co to chodzi? Literalizm, który sprawia, I w spojrzeniu na proces Jezusa dokładnie to samo. To jest inaczej, to jest inaczej, to jest inaczej, to jest wieczorem. Nie było. To jest niemożliwe. Otóż nie. To proste porównanie pokazuje nam, że pomiędzy legislacją i pomiędzy prawodawstwem, pomiędzy rozporządzeniami i tym prawem, które nas obowiązuje, a rzeczywistością, która nas dotyczy, że to może być przepaść, prawda? I w przypadku Jezusa tak jest. Gdyby cały ten proces od początku do końca, gdyby on odbywał się na dobrych, prawdziwych, rozsądnych zasadach, to nie doszłoby do uśmiercenia Jezusa, nie doszłoby do skazania Go na śmierć. Chociaż stajemy wobec tej swoistej tajemnicy, na którą naprawdę nie ma odpowiedzi, że ta deklaracja Jezusa, ja jestem, to przytoczenie, przywołanie słów Boga z Synaju, tej autoprezentacji, tu właśnie w Jerozolimie, że ono jednak musiało mieć jakieś skutki albo skutkować, owocować wyznaniem wiary, albo skutkować silnym sprzeciwem
postaci okrzyku zbluźnił. I wtedy świadkowie przestali być potrzebni. Przecież wtedy świadkowie przestali Potrzebni na poprzednim etapie, kiedy chciano wszystko zrzucić na świadku, prawda? A jeszcze ten moment świadków, bo dlaczego arcykapłan właśnie wchodzi w grę, znaczy dlaczego zaczyna działać? Dlatego, bo właśnie przy pomocy świadków nie jest w stanie uzyskać tego, co wcześniej zaplanowano, czyli zabicia Pana Jezusa. I wtedy pojawia się to święty Mateusz opisuje, że arcykapłan poprzysiągł Jezusa, używa takiego określenia, prawda? Czyli wezwał, czyli to jest w najbardziej uroczysty sposób wezwał do złożenia tego, do tej odpowiedzi, tak? Że trochę tak jak rozumiem, czasem teraz tego już się nie stosuje, ale dawniej w sądzie ktoś, kto zeznawał, kładł rękę na Biblii i teoretycznie miało to dowodzić tego, że to będzie absolutnie prawdomówna wypowiedź, a nie kłamliwa, ponieważ ktoś, kto kłamał, to wtedy ściągałby na siebie gniew Boży. O, tak można by to było chyba porównać, prawda? To poprzysiężenie przez arcykapłana. Tak, poprzysiężenie, ale właśnie ważna też jest jego godność. On jest arcykapłanem. To nie było tak, że każdy, kto się podaje za Mesjasza albo wobec którego zostały wysunięte oskarżenia natury religijnej, był stawiany przed arcykapłanem i przed Sanhedrynem. Tu mamy do czynienia z czymś absolutnie wyjątkowym. Mianowicie sława Jezusa jest tak wielka, wieści o nim są tak popularne i również grono jego zwolenników, nawet jeżeli nie było liczne, to jednak jest tak wpływowe i tak oddziałuje na innych, że arcykapłan postanawia przejąć inicjatywę, wziąć inicjatywę w swoje ręce i Jezus staje w najbardziej krytycznym, najważniejszym momencie swojego życia. Teraz już nie popiera swojej tożsamości, tego kim jest, jakimś znakiem, jakimś cudem, nie jakimś nauczaniem, prawda, bardzo pięknym, tylko staje wobec arcykapłana, czyli tego, który reprezentuje całą rzeczywistość religii biblijnego Izraela, religii Starego Testamentu i wobec niego deklaruje, kim jest. To już jest najważniejszy moment. Dotarł aż tutaj. I tutaj tej odpowiedzi trzeba udzielić zdecydowanie, klarownie i jasno. Jeszcze jedna rzecz, którą również niektórzy podnoszą jako dowód właśnie tej niezgodności Ewangelii, a moim zdaniem to jest właśnie wyłącznie potwierdzenie zgodności, ale różnica w opisach między Ewangelią świętego Jana, a tym, co przekazują pozostałe Ewangelie, dotycząca samego procesu. Otóż święty Jan nie wspomina o procesie przed Sanhedrynem wyraźnie, mówię tylko pośrednio o to się pojawia, a po drugie, bardzo ważny element, najpierw w Ewangelii świętego Jana Jezus jest sprowadzony do Annasza, a dopiero potem jest przeprowadzony do Kajfasza, a o samym przesłuchaniu przed Kajfaszem nie dowiadujemy się, tylko mamy tę scenę opisu przed Annaszem, kiedy Annasz zadaje pytanie, Pan Jezus odpowiada, że uczył o wszystkim publicznie w świątyni i można go było słuchać, na co sługa arcykapłana Annasza wymierza mu policzek. Raz jeszcze wracamy do tego. Cztery Ewangelie to są cztery portrety Jezusa namalowane słowem. Fotograf może ukazać człowieka jednego i tego samego człowieka, zrobić portret z różnej perspektywy. Z jednej perspektywy będzie widać taką część jego twarzy. Z profilu, amfas, tak, siak, owak. Takie są Ewangelie. Ewangelie przedstawiają to, co wydarzyło się z Jezusem i samego Jezusa z różnych perspektyw. To, o czym mówili albo nie mówiły Ewangelie synoptyczne, to w jakiś sposób dopowiada święty Jan. Jan w swojej Ewangelii uznał, że nie można poprzestać tylko na tamtej relacji, bo jest niepełna. Wobec tego dodaje to, co się wydarzyło. U niego mamy też tę wspaniałą scenę przesłuchania przed Piłatem. Dlaczego? Dlatego, że Jan działał już w świecie rzymskim, zdominowanym przez Rzymian, w świecie pogańskim. Jan pisze swoją Ewangelię daleko od Palestyny i uznał, że to przesłuchanie przed Piłatem musi być ważne. W jakiś sposób, można by powiedzieć, je zrekonstruował. Można by pytać, na podstawie czego je zrekonstruował, to już osobna sprawa. Ale to przesłuchanie jest spójne, jest logiczne i ukazuje, jeżeli tak można powiedzieć, istotę tego napięcia, która
tu przed Piłatem była zupełnie inna niż przed Kajfaszem. Przesłuchaniem przed Piłatem jeszcze się zajmiemy osobno, ale jeszcze tylko jedno pytanie dotyczące przesłuchania przed Sanhedrynem. Mianowicie pojawił się też taki zarzut, skąd uczniowie wiedzieli, ci, którzy opisywali w Ewangeliach to, co się wydarzyło, jak ten proces przed Sanhedrynem przebiegał, no skoro przecież żaden z nich nie był faryzeuszem. Co jest o tyle zaskakujące, bo przecież mieli co najmniej dwóch świadków potencjalnych, czyli Józefa z Arymatei i Nikodema, czyli członków Sanhedrynu. Wysokiej Rady, jak to inaczej nazywano. No i z pewnością dotarcie do tych, którzy wtedy brali udział w tych przesłuchaniach, chyba nie było niemożliwością. A skąd dzisiaj dowiadujemy się o tym, co dzieje się w sądzie, co dzieje się za tak zwanymi zamkniętymi drzwiami, co ma charakter poufny? Nawet od konklawy się dowiadujemy, jak przebiegało. No dokładnie. Pan jako dziennikarz doskonale to powinien rozumieć, że nie jest tak, że powiedzmy sobie wydarzenia, które odbywają się w niewielkiej wspólnocie, a Sanhedryn to jest około 70 osób, że te wydarzenia pozostają zupełnie nieznane. Być może wśród członków Sanhedrynu były też osoby, które sprzyjały Jezusowi. My mamy potem takich w dziejach apostolskich, prawda, gdzie mowa jest o Gamalielu, prawda? Mamy w Ewangelii świętego Jana rozmowa Jezusa z Nikodemem. Tak. Więc ci ludzie się nie ujawniali, ale tam byli. I od nich później tej wczesnej wspólnocie chrześcijańskiej dowiadywano się, opowiadano o tym, co się działo. I tutaj to nie jest nic takiego specjalnie, jeżeli tak można powiedzieć, trudnego. Dlatego, że od samego początku, nawet w tę samą noc, mogli ci, którzy byli na zewnątrz, pytać, słuchajcie, co tam się wydarzyło, opowiedzcie. I pamięć o tym przetrwała. Nie, no, to jest, powiem tak, to jest jedna z najnaturalniejszych rzeczy, jaką sobie człowiek jest w stanie wyobrazić. No, uczniowie, już czysto po ludzku, pomijając kwestie religijne, uczniowie, osoby, które uważali za swojego nauczyciela, za swojego mistrza. On zostaje stracony w sposób, no, po ludzku patrząc, tragicznie i oni mieliby się nie dowiadywać, co się z nim wydarzyło, jak ten proces przebiegał, kto go wezwał. No to jest tak elementarne i tak oczywiste. Ja mówię o tym tylko dlatego, żeby pokazać tę absurdalność tych zarzutów, że z faktu, że żaden z uczniów nie był faryzeuszem i jeszcze członkiem Sanhedrynu, ma wynikać, że oni nie wiedzieli, jak Sanhedryn wtedy obradował, ponieważ rzekomo nie mieli wtedy dostępu do tego, co się działo. Tak, te obrady Sanhedrynu nam wskazują na jedno. One mają dwa etapy. Najpierw ci świadkowie, fałszywi świadkowie, podstawieni świadkowie. I to do niczego takiego definitywnego nie prowadzi. Co świadczy, co mówi nam, że wszystko można podrobić. Z wyjątkiem prawdy. Nawet jeśli się ma złą wolę, nie nad wszystkim się da zapanować, prawda? Tak jak było w tamtym przypadku. Prawda, podrabiana prawda jest kłamstwem. Nie ma podrobionej prawdy, prawda? Nie ma częściowej prawdy, nie ma podrobionej prawdy. I to podczas tego przesłuchania było widać. Bo chcą wyprodukować prawdę. Nie dało się. Wobec tego proces dochodzi do krytycznego momentu, kiedy arcykapłan staje i wydobywa z Jezusa to, co chciał usłyszeć, prawda? Tylko nie chciał przyjąć, nie chciał zaakceptować, nie był w stanie tego zaakceptować. I proszę zwrócić uwagę, że to być może w jego reakcji jest też jakiś rodzaj rozterki, albo być może ta reakcja świadczy o tym, że chciał tę swoją niewiarę pogłębić, nie wiem. Tu już interpretacja jest trudna, kiedy po słowach Jezusa stawia pytanie, co myślicie, co sądzicie? Sam jeszcze nie wydaje tego wyroku, tylko co myślicie? Wszyscy zawołali, winien jest śmierć. W ten sposób oni, cały Sanhedryn, biorą na siebie odpowiedzialność, a nie tylko ten jeden konkretny człowiek. Więc to nam ukazuje mechanizmy obchodzenia się z prawdą. Płaczmy wszyscy najmilejsi zebrani kochankowie. Płaczmy wszyscy najmilejsi zebrani kochankowie.
Chrystusa Pana i mają przeokrutni katowie. Chrystusa Pana i mają przeokrutni katowie. O Jezusie nasz miły, o kwiateczku wspaniały.